Nazywam się Janina Wołoczko, przyjechałam z Czarnej Białostockiej i widziana doświadczeniem swoim z poprzednich działań, jestem osobą aktywną, chciałabym zdobyć większą wiedzę i spotkać się z ludźmi, którzy prowadzą monitoring. Wcześniej interesowałam się kontrolą obywatelską w związku z akcją Masz Głos, Masz Wybór. W szkole liderów również byłam angażowana w takie działania monitorujące, różne działania władzy i przyszedł czas właśnie na kontrolę funduszu korkowego. Chciałabym, żeby ten fundusz korkowy spełniał swoją rolę taką, jaką został, do jakiej został przygotowany, czyli był wykorzystywany na działania profilaktyczne w naszej gminie, żeby przynosił więcej pożytku. Ale żeby prowadzić taki monitoring, trzeba po prostu wiedzieć, jak to się robi, mieć przygotowanie praktyczne, nie wystarczy tylko wyznać ten fundusz korkowy i przeprowadzić monitoring w sposób profesjonalny. Spotkanie z ludźmi, którzy tutaj prowadzą te szkolenia, no bardzo dużo pomaga w takich działaniach.